A może będzie właśnie tak. Pani Renato, skąd Pani wzięła pomysł na tę książkę? Ta książka jest adresowana do dzieci młodszych i opowiadam dzieciom o tym, jak wyglądają takie ulubione i najczęściej wymieniane przez dzieci zawody, bo czasami się z dziećmi rozmawia i takie pada pytanie, a kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz? Wszyscy pamiętamy, nas pewnie też o to pytano. I dzieci tutaj z reguły wymieniają różne zawody, które najbardziej im się w tym wieku przedszkolnym podobają. Chciałyby być strażakami na przykład bardzo często, chciałyby być lekarzami, chciałyby być piratami. Różne mają pomysły na to, kim zostać w przyszłości. I książka A może będzie właśnie tak opowiada o takich najczęściej wymienianych przez dzieci zawodach, ale nie tylko opisuje, jak te zawody wyglądają, ale opisuje też, jak one wyglądają widziane oczami dzieci. Co dzieci sobie wyobrażają, że kryje się pod takim słowem, na przykład malarka, na przykład właśnie policjant. Co one myślą, że wtedy będzie się działo, kiedy one ten zawód będą wykonywały. Książka oczywiście napisana też z poczuciem humoru. I byłabym wdzięczna, gdyby Pani Malwina zaprezentowała fragment jednego z opowiadań z tej książki. To właśnie będzie opowiadanie o dziewczynce, która pragnęła zostać malarką. No to w związku z tym tata zabrał ją na pierwszą w życiu tej dziewczynki prawdziwą wystawę obrazów. Proszę bardzo, posłuchajcie. No i wybrałam się, ale tylko z tatą. Bo mama musiała zostać dłużej w tym swoim biurze. Tata co prawda myślał, że jestem za mała, by chodzić na wystawy i że będę się nudzić. Ale nic podobnego. Wcale się nie nudziłam i wszystko mi się podobało. Nigdy nie widziałam tylu obrazów naraz. Wisiały jeden obok drugiego w wielkiej, pustej sali. Oprócz mnie i taty, było tam jeszcze dwóch starszych panów i jedna pani. Ale ona nie oglądała obrazów, tylko sprzedawała bilety i czytała bardzo grubą książkę. Na wystawie najbardziej spodobała mi się gładka, błyszcząca podłoga. Bo ja mam w domu taki mały wózek, w którym wożę na spacery moją foczkę Pusię. Niestety. Na krzywej lub dziurawej drodze wózek ciągle się wywraca i foczka wypada. A po takiej równiutkiej i lśniącej sunąłby jak po locie. Bardzo żałowałam, że nie wzięłam go ze sobą. Ale teraz już wiem, co trzeba brać na wystawę. Ani nie patrz po nogi, tylko na obrazy, powiedział tata. Też sztuka nowoczesna, wyjaśnił. Oglądając obraz wiszący przed nami. Obraz był cały w paski, jak moja marynarska koszulka. Tylko na samym dole miał namalowane oko. Oko było otwarte, fioletowe i patrzyło w bok, tak jakby na tatę. Który zdziwiony podrapał się po brodzie, poprawił okulary, a nawet cofnął się i popatrzył na obraz z daleka. Potem głośno odczytał napis na karteczce przyczepionej na ramię. Marzenie. Tak jest tytuł tego obrazu, wyjaśnił. Ojej, to ma być marzenie? Aha, ja myślałam, że marzenie to jest mieć chomika lub psa. O, albo żeby urosły mi takie włosy jak majolka. Pomyślałam zdumiona. Następny obraz był cały biały, jak ściana, na której wisiał. A na środku miał namalowaną klamkę. Na klamce siedziała czarna mucha. Wyglądała jak żywa, ale chciałam się upewnić. Trąciłam ją więc delikatnie palcem, żeby zobaczyć, czy odleci. Wtedy obraz lekko się poruszył. Bo te obrazy wisiały na takich długich, przezroczystych linkach i okazało się, że można je rozhuśtać. Mucha ani drgnęła, więc jednak musiała być namalowana. Za to cały obraz z klamką pięknie się zakołysał. Udało mi się wprawić w ruch też następny obraz, o którym można tylko powiedzieć tyle, że była na nim nie wiadomo co. Po chwili huśtał się jeszcze jeden, na którym ktoś narysował krzesło z białymi skrzydełkami po bokach. Te skrzydełka to jeszcze nic. Najdziwniejsze było to, że na krześle siedziała całkiem gała pani. Miło
miałam zamiar rozbujać wszystkie obrazy, ale wtedy ta biletelka, która czytała grubą książkę, zobaczyła falującą klamkę, kołyszące się nie wiadomo co i tę rozpuśtaną golaskę. W jednej chwili zerwała się z miejsca i podbiegła do taty i tłumaczyła mu coś podniesionym głosem. Na wszelki wypadek stanęłam grzecznie i oglądałam obraz, który wyglądał tak, jakby na brudnej podłodze ktoś rozdeptał niechcący truskawkę. Pomyślałam sobie, że my w przedszkolu robimy o wiele ładniejsze rzeczy. Nawet Witkowi, który miał złamaną prawą rękę i musiał malować lewą, wyszedł kiedyś taki piękny potwór, że pani powiesiła go na ścianie w jadalni. Oczywiście potwora, a nie Witka. A tutaj to zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Aniu, prosiłem cię, żebyś niczego nie ruszała. To są dzieła sztuki i można je tylko oglądać. Upomniał mnie tata. A bileterka energicznie potakiwała głową, aż jej loki powiewały. Potem już do końca nie spuszczała z nas oka. Odłożyła swoją grubą książkę i cmokała, niezadowolona, gdy tylko pomyślałam, by czegokolwiek dotknąć. Na szczęście, zanim zawiązałam sobie sznurowadło i zjadłam wyjęte z plecaczka pyszne pudrowe cukierki, tata obejrzał resztę obrazów i mogliśmy już iść do domu. Mamo, szkoda, że nie poszłaś z nami. Dwie jego głowy spały, trzecia ziewała. Kochanie, namalowałaś go dla mnie? Jakby ktoś nie wiedział, że to my, to mógłby pomyśleć, że to Obibok. Dziękujemy Duka bardzo. Nowoczesna, jak tak. Widać, budzi różne skojarzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie widzom po drugiej stronie ekranu i obydwie zachęcamy do czytania, bo nie ma nic piękniejszego niż spędzać chwilę z dobrą książką. Dziękujemy bardzo i do miłego zobaczenia.